To trochę zależy od specyfiki tego, co robimy. Oczywiście wszystko można urwać. To jest tak, że jak się przyłoży odpowiednią siłę, to jest zdrowie więzadło urywamy, tak? Także natomiast można to ryzyko zmniejszyć. Odpowiednia właśnie rehabilitacja, ta stabilizacja funkcjonalna, to jakby ten to temat wraca jak bumerang, powodują, że to ryzyko kolejnego uszkodzenia mocno maleje. No i oczywiście zastosowana technika operacyjna, tutaj to wzmocnienie taką taśmą, również zmniejsza ryzyko kolejnych uszkodzeń. Stabilizacja funkcjonalna to jest taki zbiór odruchów, który pozwala nam odpowiednio aktywować mięśnie, balans ciała, po to, żeby nie doszło do skręcenia tego stawu. Bo na samym początku, kiedy zadziała jakaś siła, staw zaczyna się skręcać, napięciu ulega więzadło, napięciu ulega torba stawowa. Odpalane są odruchy, które powodują napięcie się mięśni, zmianę ustawienia całego korpusu ciała, po to, żeby nie doszło do dalszego skręcenia się tego stawu. I to jest tak, że bardzo często to tak, że pośliźniemy się, zaczyna nam się staw zwichać, my to już opanujemy, już jest ok, dopiero sobie zdajemy sprawę, że coś się w ogóle stało. To zjawisko można, trochę tak jak w sporcie koordynacji, to można poprawić, to można wyćwiczyć, można pacjentów jakby nauczyć, w jaki sposób lepiej stabilizować ten staw oraz jeżeli doszło do jakiegoś uszkodzenia, kiedy na przykład więzadło zostało uszkodzone, w jaki sposób wzmocnić impulsy z innych receptorów na rozciąganie mięśnia i tak dalej, żeby zastąpić odczucia zrekonstruowanego więzadła, którym już tych receptorów nie ma, impulsami z innych źródeł.